Bardzo ważny dzień dla szpitala, a także dla jego małych pacjentów. Dzięki inicjatywie JSW będzie można leczyć sukcesem kolejnych małych pacjentów. Właśnie wczoraj na ręce lekarza zarządzającego oddziałem intensywnej terapii dziecięcej został przekazany czek. Dziękowaliśmy darczyńcom, ludziom z dobrym sercem Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która przekazała czek 150 tysięcy na zakup ważnego sprzętu dla oddziału intensywnej terapii dziecięcej. Sprzęt jest odpowiedzialny za prawidłowe utrzymanie temperatury ciała, a co najważniejsze prawidłową wentylację, czyli zapewnienie każdemu noworodkowi utlenowania i eliminację dwutlenku węgla z ustroju dziecka. Oddział intensywnej terapii dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Jastrzębiu otrzymał środki finansowe na zakup inkubatora transportowego wraz z zintegrowanym respiratorem i systemem monitorującym wszystkie podstawowe funkcje życiowe, a także z pompami infuzyjnymi umożliwiające podawanie leków od samego porodu na sali na trakcie porodowym przez transport do oddziału intensywnej terapii dziecięcej. Oddział intensywnej terapii dla noworodków i dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jest wysokospecjalistycznym oddziałem leczącym dzieci w stanach zagrożenia życia. Posiada wykwalifikowany personel medyczny, który każdego dnia walczy o życie najmłodszych. Borykamy się z trudnościami, ale nasi lekarze, nasze pielęgniarki, nasz personel pracuje na najwyższym poziomie, na poziomie europejskim. I to, o czym mówiliśmy wielokrotnie, że polska medycyna jest na europejskim poziomie, to tylko nasza wizyta tu, w tym oddziale to potwierdza, bo sam ordynator powiedział, że leczą w takich samych standardach jak na zachodzie i mają takie same rezultaty, takie same wyniki leczenia jak na zachodzie. Jak zapewnia marszałek Senatu Stanisław Karczewski, taki czek to niejednorazowa inicjatywa. Bardzo dziękuję i za tę inicjatywę, i za to wspieranie. Ono będzie trwało, bo to nie jest incydentalna sprawa, to nie jest incydentalne wydarzenie, tylko Jastrzębska Spółka będzie wspierać, będzie pomagać i ja bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję, bo każdy pieniądz, każde wzmocnienie szpitali, każde wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej jest i wartościowe, i potrzebne. Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w pompy infuzyjne umożliwiające podawanie leków od samego urodzenia dziecka w sali porodowej i podczas transportu noworodka na oddział intensywnej terapii dziecięcej.